Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Death Stranding. Jezu, ale miałem laga przez chwilę, zapomniałem co gram. Zagrajmy w Death Stranding. Widzimy się już w stacji Meteo. Mam jakiegoś pecha do tych nagrań, bo znowu jak szedłem przez wynurzonych, to zaś zapomniałem włączyć nagrywanie, ale na szczęście przypomniałem sobie o tym wystarczająco szybko, żeby włączyć nagranie teraz i ogarnąć faktyczny odcinek, więc zobaczmy, co jeszcze nas czeka. Witaj, Sam Bridges, tak? Czekaliśmy na ciebie. Ten Hiralomierz ocali wiele istnień. Szybka inspekcja. O, pięknie. Jest w doskonałym stanie. Dziękuję. To dobrze, biorąc pod uwagę, ile razy udało mi się wypierdolić z nim. Ale na szczęście tylko się uszkodził ten. Paczka w ogóle to 50 km. Okej, okay, możesz teraz użyć specjalnych stopów we wszystkich placówkach zrzeszonych w UCA. Liczba materiałów. Dobra. Okej. Okay. Wykonałem sobie jeszcze kilka zleceń premium, więc poziom legendy mam wyższy, ale to tam. Detal. Jedziemy dalej. Gdy włączysz nas do sieci, będziemy się mogli dzielić pomiarami. Chcesz czynić honory? Chcesz? Chyba musisz czynić honory! Jakby nikt poza mną tego nie zrobi. Bez kisji da się nie podczepić. Widzieliście to? Taki to jest malutki obszar tam obok. Assembler level 2. Aerobagażnik. I schron temporalny, wykorzystując lokalne dane z stacji Meteo. Główna siedziba Bridges zabrania nowy obiekt do twojego assemblera. Schron temporalny. Oraz kryjówkę. I prognoza pogody jako funkcja kajdanek. Okej, okay, ale patrzcie, no widzicie tu, kurde, jaki mały obszar tu jest. Dołączę do sieci. Kto tam, kurde? Jezu, a tu! Tu! Ej, jeszcze patrzcie tu! W kształcie serca! Da hell? Pewnie słyszałeś, że stacja powstała jeszcze przed wdarciem. Pierwsi Bridgesi ją tak podrasowali. Jakiś czas temu chmury chiralne zaczęły zakłócać połączenie z satelitami pogodowymi. Przez co trudno nam namierzyć poziom chiralium i przewidywać temporale. Dzięki tobie stacja znowu będzie działać tak, jak powinna. Ułatwiłeś nam pracę. Teraz my pomożemy tobie. Nie zawiedziemy cię. Słowo. Trzymaj się. Widzę, że wskrzesiłeś stację Meteo. Świetna robota, Sam. Po przyłączeniu do sieci chiralnej dany region zostaje w pewnym sensie przybliżony do plaży. Wpływa to na poziom chiralium i pomiar tego wpływu to jedna z głównych funkcji Cupida. Im więcej wiemy, tym precyzyjniej możemy określić, gdzie i kiedy wystąpi temporal. Bez sieci chiralnej musielibyśmy zgadywać. A, i dzięki swojemu osiągnięciu możesz uzyskać prognozę pogody za pomocą kajdanek. Sprawdź mapę, to zobaczysz. Przyda ci się do planowania tras. Będę obserwować stężenie chiralium z laboratorium. Do południowego, stąd niedaleko. Wykonuj dalej zlecenia, a nim się obejrzysz, przyłączysz region do sieci. Powodzenia. Dobra robota. Kolejne miejsce w sieci. Tak trzymaj, a skończymy w mgnieniu oka. Prognozy ze stacji Meteo powinny być widoczne dla wszystkich w sieci chiralnej. W tym dla ciebie. Aby je zobaczyć, użyj kajdanek. Pomogą ci planować trasy. Dobra robota. Kajdanki mogą ci pokazywać prognozę pogody. Powinno ci się przydać w drodze. Okej. Okay. Zobaczmy. Prognoza pogody, wiatr i opad temporalny. Niebieskie obszary oznaczają opad temporalny. Strzałka wskazuje siłę i kierunek wiatru. Góra i dół na krzyżaku.
służą do zmiany czasu, którego dotyczy prognoza pogody. Okej, okay, no to zobaczmy za... pół godziny będzie czysto, a za 10 minut tam na drodze, tam gdzie będę chciał podać drogę, będzie temporal. Ale w sumie pytanie, czy za 10 minut growych, czy 10 minut realnego czasu? Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji. Dobre pytanie. Stwórz sprzęt. Dodaliśmy ci do assemblera schron temporalny. Osłoni ciebie i twój ładunek, dopóki pogoda się nie poprawi. Schrony temporalne zapewniają ochronę przed opadem temporalnym w miejscach, w których nie można go uniknąć w inny sposób. Są wyposażone w spray służący do naprawy pojemników na ładunek, a ich system ogrzewania chroni przed zimnem. Ciekawe. Gratulacje, Sam. Twój assembler awansował, tak jakby. Może teraz tworzyć bardziej złożone konstrukcje. Więcej szczegółów przekaże ci mama. Sam, wgrałam do twojego assemblera schemat budowy kryjówki. To dosyć duży obiekt, więc zbudowanie go pochłonie sporo czasu i materiałów. Ale gdy będzie gotowy, poczujesz się w nim prawie jak w swojej kwaterze. Spróbuj. Okej. Okay. Assembler, który umożliwia stawianie udoskonalonych obiektów. Wybudowanie obiektów wykorzysta część dostępnej dla ciebie przepustowości chiralnej. Po skończeniu budowy obiekty można współdzielić z innymi graczami. Nowych nie można znaleźć w obszarze wokół istniejącej placówki, oznaczonych przesłupy z czujnikami, dobra. Fundamenty kryjówki, w której znajdują się te same podziemne urządzenia co w kwaterze. Po zakończeniu budowy poprzez dodanie materiałów można w kryjówce odpoczywać, brać prysznic i wykonywać skoki z Fragile. Materiały potrzebne do ukończenia budowy. Kryształy chiralne razy 300. Specjalne stopy razy 2500. What? Aerobagażnik działa na zasadzie przyczepy. Kryształy chiralne unoszą go w powietrzu, więc przemieszcza się gładko po każdym terenie. Możesz go wypełnić ładunkiem i bez wysiłku przyholować do celu. A jeśli jeden nie wystarczy, po prostu podepnij do niego jeszcze jeden. Pamiętaj tylko, że bagażniki potrzebują do działania sporych zapasów kryształów chiralnych. Upewnij się, że masz ich dość, by dotrzeć do celu. O, czyli co, jeśli dobrze rozumiem, aerobagażnik ciągnie mi kryształy na bieżąco? Tak to zrozumiałem bynajmniej. Kurde. Okej, okay, widzę, assembler teraz będzie wymagał... Będzie droższy w produkcji, ale tylko ten drugi level, no bo wiadomo, nie wszystko, co wymaga drugiego poziomu, jest mi potrzebne, ale jeden bym tam sobie zrobił. Wiecie, żeby mieć, nie? Okej, co ja tu mam dalej? Te metale 200 sztuk, to bym sobie zostawił. I nie tylko to zresztą. Te hematogranaty mogę też zostawić. No te dwa bynajmniej na przetwórkę. Drabina niech zostanie, wyrzutnia zostaje. Worek z krwią zużyty też zostaje. No, kryształów też sobie nazbierałem pomiędzy nagraniami, więc mam drobny zapas. Ale to... wiadomo, jest w sumie nic, bo te kryształy się równie szybko zużywają, co... Chyba nie dałem tego jednego worka. Aż sprawdzę, nie? Przetwórz, mam ten... Tak, mam dalej ten worek. Proszę mi go wtegować. Tak, pomijamy. Spoko. Zobaczmy. Standardowe, co mamy stąd? Żywica i ceramika do jeziornego, ale to na razie podziękuję. I modele samochodów z XX wieku do centrum dystrybucji. Też podziękuję póki co. Nie powiem, pewnie to zrobię, ale to już poza nagranie, bo to wiadomo, to już jest tylko taka pierdoła, która nie jest nawet w sumie potrzebna do odcinka, tym bardziej do czegokolwiek innego, więc zobaczymy. Do farmy temporalnej muszę teraz zabrać dostawę ziaren pszenicy i mam zbudować kryjówkę. Okej, okay, no to bierzemy od razu.
obie rzeczy. Okej, rozumiem, do kryjówki potrzebuję drugiego levela, więc akurat mam. Pytanie, czy te specjalne stopy dostanę, czy... Okej, robokażnik dostałem tak za darmo. Mamy ziarna pszenicy. Assembler poziom drugi. No i mamy też stopy. Tylko niestety... Chyba... Ja nie mogę wszystkiego wziąć ze sobą. Więc dobra. Cofnijmy to wszystko. Bo nie mam przy sobie trajki niestety, więc muszę się obejść smakiem bo na razie. Więc dobra, na razie weźmy tylko kryjówkę. Co ja wybrałem? Oczywiście nie to, co chciałem. Kryjówkę. Kryjówkę. Chcę kryjówkę. Tylko i wyłącznie. Tak chcę anulować. I chcę zrobić kryjówkę. Dalej. Bo w momencie, w którym tę kryjówkę ogarnę, to powinien mieć na tyle miejsca, żeby sobie to wszystko z tego... Czekaj moment! Przecież ja mogę... Jezu, jestem idiotą! Przecież ja mogę do tego bagażnika te duże wstawić. Dobra, to bierzemy to też. Jezu, ale bym się teraz wygłupił. Nie muszę w tej wersji jak idiota. Wystarczy wszystko to tutaj dać. Dobra, to od razu rozładujemy od razu ten bagażnik. To na plecy. Assembler też na plecy. Stopy nadbier do bagażnika. No i pięknie, wszystko wlazło. Kurna, ja tutaj bym latał jak idiota w tej weftę, żeby dwa questy zrobić. Przy okazji dowiem się, o co chodzi z tym bagażnikiem, nie? Jak to działa. No, przymocuj. Dobra, Sam. Udaj się na teren budowy. Użyj mapy i kompasu, jeśli nie pamiętasz drogi. Ty będziesz blisko, przekażę ci dodatkowe instrukcje. Spoko. Kurde, przez to jak dużo ja tej drogi ogarnąłem, to jest naprawdę... Często wpadają mi lajki, bo na logikę ludzie dość często z tej drogi korzystają. Dobra, tutaj idę w kierunku tej kryjówki, więc nic poza tym nie zbieram oczywiście, bo nie ma to znaczenia, ani sensu, tym bardziej, żeby to zbierać. Okej, ale ja mam, rozumiem, assembler dodatkowy jeden? Tak jest. Dobra, to już tego przygotujemy od razu. Wspaniale, dotarłeś. Wybudujmy tę kryjówkę. Gotowy, Sam? Najpierw weź assembler i wybierz opcję kryjówka. Okej, kryjówka i schron. Ile? 2500 przepustowości kryjówka jedna zabiera. A ja mogę od razu w ogóle tak sprawdzić, nie muszę tak trzymać. Dobra. Buduj w takim razie. Dobra, wychodzimy oczywiście, żeby to się tutaj wydrukowało. Ciekawe, jak to będzie wyglądało z upgrade'ami tej kryjówki. W sensie chodzi mi bardziej o to, co w sumie ta kryjówka daje, nie? Jeśli chodzi o upgrade'y. Sam, im szybciej dostarczysz te materiały do kryjówki, tym lepiej. Ej, a może najpierw daj mi, kurde, podejść do tego i to wsadzić, co? Ukończ obiekt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dodaj. Mamy równo. No to jeszcze kryształki. Te 300 i zobaczmy. Kryjówka ukończona, całość. Potem mamy zwiększoną pojemność magazynu na materiały, miejsce do personalizacji i funkcję zmiany koloru pomieszczenia. Potem zwiększona odporność na temporal i jeszcze większa pojemność magazynu. Okej. Okay. Myślę, warto będzie tam spokojnie zrobić. Pobijamy. Thank you.
Dobra. No to oczywiście. Dzięki, Sam. W przyszłości ta kryjówka przyda się naprawdę wielu, wielu ludziom. Nie mówię tylko o kurierach, którzy będą się tam zatrzymywać w drodze do stacji, ale i o tych, którym pomagają. I wszystkich innych. Wszyscy jesteśmy między sobą powiązani. Ale to właśnie ty jako pierwszy będziesz mógł tam odpocząć. O kurde, czekaj, mogę na to wejść. Czekaj, czy mogłbym tak zjechać? Na przykład w jakiejś górce. Dobra, na razie bym to pierwszy odpiął, po drugie bym sobie to spakował. Na plecki właśnie. Zobaczmy. Na drugi level 500 kryształów chiralnych i 4,5 tysiąca tych stopów. Ja pierdolę. Ile to będzie latania, kurde, stąd tu. Przewróć stąd, stamtąd tutaj, nie? Dobra, czy ja chcę wejść do kwatery? W sumie to nie potrzebuję. Niedawno odpoczywaliśmy, możemy się od razu udać na tę farmę. Czyli to będzie... Użyję tego. To będzie w tym kierunku. Okej. Okay. No dobra, kwatera se stoi. W razie W mogę się tepekować z Fragile, więc miałbym... Mam bliżej i do stacji... Prognozowanie pogody jest jak przewidywanie przyszłości. Niektóre zwierzęta mają szósty zmysł, który pomaga im uniknąć zagrożenia. Ale my mamy coś lepszego. Zdolność gromadzenia danych i wyciągania wniosków. Tylko ludzkość jest w stanie planować przyszłość. Tylko my potrafimy żyć, stale wyobrażając sobie, jak będzie wyglądał jutrzejszy dzień. Nasza wyobraźnia dała początek bogatej i barwnej kulturze. Ale gdzieś po drodze straciliśmy przyszłość z oczu. Staliśmy się zwierzętami, skupionymi na tym, co tu i teraz. Kurde, nie o to mi chodziło. Chciałem to postawić normalnie. Dobra, daj to. No. Ha, okej. Okay. Dobra, jak upuszczę, no to co? Aha, to się samo tego buje, dobra. Dobra, czekaj, no. Przymocuj. I... wejdź. Huhu! YOLO! Brawo ja. Strasznie fajna muzyczka czasami przygrywa podczas tych dostaw. Tylko żałuję, że jest obejmowana prawem autorskim. Nie powiem, to troszkę boli.
O kurde, to tam jakaś ciężarówka? No oczywiście, no bo kogoż by innego mogła być? Dobra, panowie, zapraszam. To nie wyszło. To tym bardziej. Lewa. Lewa. Wyrzucił. Mówiłem. Lewa. Tylko związani, więc ich trzeba dobić. Znaczy, dobić, czy tam znokautować po prostu. KO. Dobra. O, ten dostał od razu KO, to mi się podoba, zra. Nie, nie, nie to, nie to. Dobra, ten podnoś. KO. KO. Dobra. Też ma KO. Ten też. Też rzeczy sobie pozabieram. Bo mogę. Chodź tu, ty cholero jedna. Co, chciałoby się. Gleba. Kurde, ale to jest tych syk. Gdzie tego ciężarówki? Gleba, cwaniaka. To dla mnie? Dziękuję. O, wybierasz się gdzieś? No jak mi nie przykro, że kurde musisz tu zostać. Gleba! O, świetnie. Ładne KO. To jest bardzo ładnie z dystansu dziabnięta. Jeszcze ktoś drogi akurat skorzystał, tak fajnie się. Dźwięk wszedł. Gdzie jest ten gość, który mi tu jeszcze gruździ? Jak to działa, kurde, że jak ja tego używałem poza nagraniem, to mi full HP mi przywracało, a teraz mi przywraca tylko tak po kawałeczku. No idea. Dobra, tutaj zgarniemy sobie kryształ, no bo hej, dlaczego by nie? No, a po drugie użyjemy pojazdu. I tak, bierzemy najpierw to oczywiście. Assembler może zostać, drabina tym bardziej. Bagażnik zostaje, metale, zaczepy. I te assemblery lecą tutaj, reszta zostaje ze mną. Okej. Pakę. No, a my jedziemy sobie pojazdem w takim razie. Okej, zobaczmy, gdzie mamy... farmę. Za mną, okej, okay, czyli dokładnie w tamtym miejscu. Kurde, ci to są trochę w dupie, jeśli chodzi o muły i tak dalej, bo są mają, kurde, farmę zaraz obok nich. Boty są z nami, ale czy na pewno, ale czy to na pewno dobre? Aż se poczytam, nie? Jestem ciekaw, co mu chodzi. Dobra, tutaj. A nie, to jest stare, kurde, tutaj. Ten bot, którego nam dostarczyłeś, to prawdziwe dzieło sztuki, uwzględnia dosłownie wszystko. Typ ładunku, rodzaj terenu i za każdym razem wyznacza najkrótszą trasę. A jeśli wpadnie na wynurzonego, nie trzeba się martwić rozpróżnią. Jeżeli go nauczymy, jak działają muły, może nawet będzie w stanie przewidywać ich posunięcia i unikać niepożądanych spotkań. Co oznacza, że może całe ryzyko związane z pracą kuriera, niebezpieczeństwa, z którymi tacy jak ty stykają się na co dzień, będzie wkrótce należeć do przeszłości. Być może nie będziesz już musiał się narażać, czas zacząć planować emeryturę. Ale czy przekazywanie wszystkiego botom naprawdę jest i mądre? Czy nie to wywołało syndrom drona i tak dalej? Może lepiej zostawić część ludzkich pracowników, tak samo jak z samochodami? Dla mnie wszyscy chcieli mieć autonomiczne pojazdy, ale moim zdaniem na kierownicy zawsze powinna spoczywać ludzka ręka. Mam rację? No według mnie jak najbardziej. Nie powiem, ja bym tam chciał mieć takie autko, które jeździ, no, powiedzmy za mnie.
W sensie są takie autka typu, że wiecie, powiecie mu jeść do szpitala, słuchajcie, wy rozwalacie się na siedzeniu i tyle, nie? I on was zawiezie. A dobra, to jest zniszczane, więc pobiegnie dalej. I on was tam zawiezie normalnie, co nie? Jest... Baja bongo. Ale jest niestety też... Przynieś... Co? Przynieś piwo? What? Ej, kolejne zlecenie, którego bym się tutaj nie spodziewał. Ale nie, dobra, nie, tak, wracaj, chcę przeczytać. Podobno zmierzasz na okoliczną farmę temporalną. Nie wiem, czy słyszałeś, ale wieść niesie, że ważą tam piwo. Może nawet wykorzystam temporal, żeby przyspieszyć cały proces. Jeśli to prawda, chętnie bym go spróbował. Gdyby dołączyli do sieci Hiran, mógłbym złożyć u nich zamówienie, prawda? Oczywiście nie da się wydrukować piwa, więc musiałbym cię prosić o dostawę. Szkoda, że boty nie będą mogły się ze mną napić, no ale ta przyjemność pozostaje dostępna tylko dla ludzi, tak czy siak liczę na ciebie. Kurde, no w sumie czemu nie? Dobra, to wysiadamy stąd. Nie mogę tam wjechać, więc oczywiście nie będzie liczyło mi tej... Nie będzie mi liczyło tych... ziaren na pacę, więc muszę je zabrać ze sobą. Ale to oczywiście nie problem. W sumie od razu mogę wziąć całą tę resztę też. I to zdeponować u nich. Okej. Dobra, wejdę. Wejdę na spokojnie. No, spokojnie. Aktywuj terminal w takim razie. Zrealizuj dostawę. To oczywiście najpierw, żeby ich włączyć bardzo ładnie do sieci. Widać, kurde, tam to piwo całe. Chyba jest to piwo, tak mi się wydaje, no ale... No raczej nie jest to nawóz, jak się nazywało Porter, coś tam. No, a ten odcinek chciał to samo. Dzięki. Bridgesi są naprawdę w porządku. Amelie od początku nas wspierała. Dostrzegała wartość tego, co robimy. I dołożyła starań, żeby powstała ta farma. Długo czekaliśmy na przyłączenie do sieci chiralnej. Pokaż mu tę pszenicę. Dobrze? Pani w nienaruszonym stanie. Niech mnie. To wszystko dla nas. Jak ci się to udało? Oh, dziękujemy. Dobra, coś tam leciutko poszło, ale to nie ma. Co się martwić. Okej. Prawie trzeci level, kurde, wpadł. Nice. Swoją drogą, znasz może Fragile? Trochę. Czy mógłbyś przy jakiejś okazji przekazać jej wiadomość? Powiedz jej, dziękujemy za ratunek. Gdyby nie jej interwencja, węzeł południowy, a więc i nasza farma, zostałby zrównany z ziemią. To bohaterka. Możesz jej to powtórzyć. Ach, tak, sieć. Dasz radę nas podłączyć? Okej, i od razu do sieci tak ten, do UCA, tak? Ja? Spory obszar. Okej, nowy splot stworzony. Ej, Sam, muły zeskanowały twój ładunek, a potem cię dopadły, tak? Żeby uniknąć takich wypadków w przyszłości, udoskonaliliśmy twój skaner ładunku. Powiedzmy, że ktoś chce cię zeskanować. Jeśli się wyrobisz, możesz zrobić to samo. I zastąpić jego sygnał swoim własnym. Muł się nie zorientuje, a ty będziesz mógł spokojnie odejść. Ale musisz trafić w dobry moment. Okej. Okay. Nie powiem, mimo póki co nie sprawiał aż takich problemów, od kiedy się nauczyłem z nimi walczyć. Czytaj najpierw ze splotem, a potem z wyrzutnią bolasów, bo kurde, z tą wyrzutnią walka z nimi to jest czysta przyjemność tak naprawdę. Po prostu czekacie tylko i piu, 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 piu. Żeby tylko, że to ma taką wolną szybkostrzelność, bo bym kurde całą grupkę tak wystrzelał jeden po drugim, nie? O, to chyba schron widzę, taki parasol ala. O, damn! Ej, fajne, że to ma uwzględniać taką kryptografię. Wróć, geografię. Może kryptografia? Skąd ja wziąłem to słowo? Kryptografia? Takie słowo w ogóle istnieje? Dobre pytanie. Dzięki. Nareszcie możemy zacząć czerpać korzyści z temporalu. To będzie pierwsza taka farma na świecie. Przyznam, że mamy kilka pól testowych,
Ale jako, że nie potrafiliśmy przewidzieć terminów opadów, efekty były marne. Tutejsze opady występują dość regularnie, więc wiedzieliśmy, kiedy sadzić, a kiedy zbierać plony. Potem zjawili się terroryści i wszystko szlak trafił. Zbyt wielu martwych, zbyt wiele kraterów. Pogoda stała się całkowicie nieprzewidywalna. Na szczęście, dzięki prognozom pogody, wrócimy do gry. Jeśli wszystko się uda, rozszerzymy działalność i wykorzystamy temporale do uprawy ogromnych pól. Oczywiście zamierzamy też kontynuować badania genetyczne. Może uda nam się stworzyć zrównoważony ekosystem. Kto wie, może nawet lepiej zrozumiemy naturę samego temporalu. Czeka nas mnóstwo pracy, ale jesteśmy na to gotowi. Jeszcze raz dziękuję. Dałeś nam nadzieję na lepsze jutro. Już nie mogę się doczekać zbiorów. Oby tak dalej, Son. Jesteś w połowie. Dasz radę. A? No kto by pomyślał? Dopiero co przyłączyłeś farmę temporalną, a już mamy nowe zlecenie. Możemy skorzystać na powrocie. Dobra, na powrocie? W sensie gdzie? Więcej informacji znajdziesz. Dobra, to za chwilę. Standardowe zlecenia mamy póki co, okej. Okay. No ale dobra, na razie przetwórz materiały. I po kolei. Drabina to była... Która? A, w sumie nieważne, pojedynczo. Dobra, tutaj te metale wszystkie. Te zaczepy. Dobra, jeden sobie zostawię. Assemblery obydwa mogę zużyć. Chociaż dobra, jeden sobie zostawię, stworzę sobie jakąś strażnicę obok. Hematogranat zostaje. Coś jeszcze chcę stąd wyrzucić? Tak patrzę, to chyba nie. Ale powiem wam, muszę sobie ten szkielet w końcu zmienić, nie? Na ten zwykły, bo nie powiem, fajny jest ten złoty, ale trochę wybija mnie, kurde. Trochę mnie wybija, jeśli chodzi o, w cudzysłowie, rytm gry, nie? Dziwnie po prostu wygląda taki złoty szkielet, kiedy wszystko mamy takie metalowe, nie? Z chęcią od razu machnę zwykły. Stwórz sprzęt. To było tutaj. Egzoszkielet wzmacniający poziomu trzeciego. Jedną sztukę poproszę. Sporo żywicy to zużywa i ceramiki, ale warto. I nie przymocuj, nie noś. Znaczy nie noś na plecach, nie w ręce, tylko. Ale patrzcie. Trzeci level dość fajnie wygląda, bo. Patrzcie, ile on miejsca zajmuje, nie? Taka mała paczuszka. A pierwszy level to była to taka dupna paczka. Także widać, że levelowanie się opłaca. Więc dobra. Dziękuję za szkielecik. No i dobra, ja przyjmuję materiały. Zlecenie. Delikatny ładunek. Właśnie tutaj. Chociaż kurde, jakbym... Albo dobra, nie, bo najpierw bym musiał... znaleźć te drogi, a potem dopiero myśleć o ich układaniu, no ale dobra. I dobra, weźmy sobie teraz premium. Jeden ładunek i poniżej 3% uszkodzeń. No, to będzie intrygujące. To niczego nie potrzebuję tworzyć. Duża paczka. Dobra. No, ale na szczęście nie jest to żaden problem dla mnie, dzięki czemu że mam ten egzoszkielet. Znaczy, nawet jakbym go nie miał, to by to nie był aż taki problem, no bo to nie zajmuje aż tyle miejsca. No plus jadę autem, więc tym bardziej nie będzie to zajmowało. Nie będzie mi to w ogóle... Tyle to miał prawdę najmniejszego... Nie będę o to dawał najmniejszego jebania, czy tak? Chyba. Zobaczymy. Tu mamy kryjówkę w ogóle i mamy też, widzę, tego grzybka, czy to właśnie ten temporal. Ten schron temporalny, nie ten temporal. Dobra, poczta. Migiem sam ludzie mają dość czekania. Skupię się na szybkości, dostawy premium. I tego klienci będą zadowoleni z szybszych dostaw. Wdzięczne też będzie twoje ciało. Wzmacniając je, poprawisz kondycję, uczysz się dłużej utrzymać oddech, same korzyści. Okej. Okay. Aha, tak ogólnie, tylko takie gadu-gadu o brzminkach i tak dalej. Ok,
Kurde, tu jaki duży kryształ. Ile tego będzie? 122. Praktycznie połowa tego, prawie połowa tego, co wydałem na jedną kryjówkę. Zwróciło się momentalnie. Okej, chyba faktycznie udało mi się akurat wyrobić z tym sygnałem, że gościu poleciał gdzieś indziej i dał sobie siana ze mną. Tak, dla mnie spoczy, nie? Dobra, blokujemy skrzynkę. Zobaczmy, to jest gdzie? Do stacji Meteo. Paliwo. Dobra, to odpuszczamy. Buty, wyrzutnia, metale, ceramika i specjalne stopy. Poproszę. I do pojazdu. Ile mogę, tyle załaduję. Żeby oczywiście nie przesadzać za bardzo, nie? No, teraz się niestety nie udało tagować. O, będzie wbitka, będzie wbitka, będzie wbitka, będzie wbitka! Okej, jestem rozczarowany wynikiem. Autentycznie jestem rozczarowany wynikiem. Naprawdę, myślałem, że będzie wyglądał trochę lepiej. Gleba, cwaniaku! Co, wybierasz się gdzieś? Dobra, to było idiotyczne z mojej strony akurat. To jeszcze bardziej. Dobra, sobie mogę ich olać, przecież przez życie później i tak tutaj będę wracać. Dobra. Jak to wygląda na mapie? Farma jest tutaj. I okej, dalej tutaj nie ma tego węzła, czyli węzeł jest pewnie gdzieś tutaj. Bo tutaj mogę dalej jechać z drogą. Ale patrzcie, mimo iż tutaj pizło i to dość potężnie, no to jednak dalej to miasto funkcjonuje, tylko ma po prostu pewnie mniej ludzi. No dobra. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Naprawdę żałuję, że nie mogę tutaj budować dalej drogi, nie? Chociaż kto wie, może to będzie jakieś rozwidlenie, będę mógł tutaj poprowadzić do nich drogę. Mam nadzieję. No a jeśli nie, no to trudno. Poradzę sobie, będę musiał sobie jakoś z tym radzić inaczej. Dobra, czyli teraz muszę cofnąć się, no dość spory kawałek i chociaż spróbować na tą drogę wjechać, żeby wrócić do tego, tej naszej. W tamtym kierunku muszę jechać. Let's go. Zahaczyłbym też sobie o tego, o generator, bo oczywiście pojazd Move ma ten problem, że dość szybko wzdycha mu bateria. Warto go naładować. Nie, do tyłu, do tyłu, do pełna, do pełna. Aha, to już jest pełne, dobra. Let's go, let's go. Dobra, jestem już na miejscu. What the... Co za Jan w takim miejscu postawił most, to po pierwsze, a po drugie marnuje w ten sposób przepustowość giralną. Użycie broni dozwolone. No i po co ci ten most tutaj, powiedz mi to? No po co? Prowadzi gdzieś? Nie. Pomaga w czymś? Nie. No to po chuj on tu jest. On tam, tam kolejny. Do rozbiórki z tym. Nie podchodź do wyznaczonego obszaru. Dobra. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator. Siłopy ten rząd. Dobra, zobaczmy a propos. Jak to wygląda po pierwsze ze stanem mojego ładunku. Czyli tego piwa. Okej, uszkodzenie pojemnika bardzo duże, ale samo piwo nieruszone i to jest najważniejsze. Tutaj ulepszenie stacji Meteo. W zasadzie każe w stronie tej. Dobra. Okej.
Na północny zachód od centrum dystrybucji pełnienia rozwiązanego? Umów. Okej, dobra. Spoko. Dziękuję. Czekaj, no pokażę to map jeszcze raz. Umów. Czyli pewnie gdzieś tutaj. No dobra. Ale to kiedy indziej. Znaczy, kiedy indziej. Czy tutaj poza nagraniem po prostu to ogarnę. No odcinek na pewno nie. Ja w tym odcinku jedyne co robię to... Po pierwsze... Przetwarzam, na sam koniec tego jeszcze przetworzę to co mamy... W tym... Przetworzę te specjalne stopy, ceramikę, buty mułów i wyrzutnie bolasów. Coś od siebie... Nie muszę... Okej, dobra. No i to wszystko przetwórz. Czego jest za dużo? A dobra, to jest z tych butów i tych bolasów, dobra. Bez metal i ceramika, ale to nieważne. To się potem wyciągnie. Tak, tak, au. Strasznie mało mają tej żywicy i metalu na pojemności, jeśli mam być szczery. Okej. Okay. Nie, nie, nie chcę niczego dalej przetwarzać, chcę zrealizować zamówienie. I dostarczyć to piwko. Proszę bardzo. Wszystko w porządku? W idealnym stanie. Czapki z głów. I to jeszcze zlecenie premium. Dziesiąte zlecenie na legendę. Tylko się nie przemęczaj. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. No i dobra, zobaczmy. Dla botów jeszcze nie mam nic, bo boty nie są dostępne. Standardowe co ja mogę stąd wziąć. Właśnie a propos, ile to jeszcze będzie trwało? Aha, nie dowiem się. Okej. Okay. Super. Cześć? Czekaj. Nie, 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 daj mi to. Jest? Nie. Dobra. Tutaj co? Do stacji Meteo dostawa, do farmy, do rzemieślnika i do inżyniera. Tutaj metale i żywice i specjalne stopy. Nie, to na bota wyślę. Ale pestycydy i racje to już wolę wykonać samemu. Najmniejsza odległość 47 km. What? Ale, wait, ale że moja? Nie znajdzie do tej stacji Meteo niczego więcej. Czemu jest taka odległość? Intrygujące. Dobra, nieważne. Tutaj nic nie przyjmujemy. Co jest dla mnie nowego? Stare komponenty do śmieciarza. I tablet do reżysera filmowego. Okej, okay, obaj są w podobnym miejscu, więc spoczy. Delikatny ładunek. A tutaj jeszcze limit dostawy i to jest pilne. Dobra, ogarniemy się w kolejnym odcinku. Na razie odpocznijmy jeszcze w kwaterze i zobaczmy, co takiego będzie, jak z niej wyjdziemy. Tutaj pomijam oczywiście te nam znane już cutscenki. Okej. Okay. Oj, bot zrealizował zlecenie, jak miło. Oj, patrzcie, mamy to piwo chyba, zamiast monsterków. Kurde, tak na raz wydoić całą puszkę? No dobra. Dobra, tu widzę, nie ma nic nowego póki co, więc dobra, pomijamy. Zakładam, że coraz bardziej się po prostu będzie sam teraz upijał, nie? Na logikę. Okej, okay, teraz pomijamy. Możemy sobie kryptobiota jeszcze zjeść?
Okej, myślałem, że będzie jakaś inna animacja, ale to już było. Okej, czy będzie dokładnie to samo, czy coś innego? Okej, nie, teraz coś innego. Teraz go tak na dwa hapsy wziął. A trzeciego? No okej, trzeciego widzę tak samo jak tego pierwszego. Spoko. Zobaczmy, co tam u Eudeka jeszcze. Co jest? Co? What the fuck? Co się stało właśnie? What? Okej, to nie był halun, bo normalnie wypite. O, chyba procenty trochę uderzyły. Okej. Ciekawe, czy to poprawiło, czy pogorszyło nasze stosunki z Eudekiem. Dobra, to już możemy oczywiście pominąć. Sobie oczywiście zgarnę po kolei te wszystkie profity, w cudzysłowie powiedzmy. Jeszcze prysznic. Jeden biogranat, zero. Daj cztery, trzy teraz, a nie cztery. Dobra, jeszcze tu się nie bawiłem przy zlewie, przy lustrze, ale to myślę innym razem. Dobra, co tam w terminalu? 3 do poczty. Jest zaś inspiracją. To dla was. Najlepszy trunek w historii. I odkręż się z pomocą piwa Timefall Porter. Okej. Okay. No dobra. No to jeszcze na koniec wyjdźmy i zobaczmy. No dobra. Uuuu, o proszę, czyli ta cutscenka z tym ziomkiem nie jest za każdym razem. Tylko pewnie w jakichś tylko ważniejszych momentach fabularnych. No dobra. O, leki znowu lecą. Okej, dobra, wiecie co? Wyślijmy sobie bota jeszcze. Dobra, jak to wyszło? No, a, w ogóle... Te boty ani razu jeszcze na eskę mi nie zrobiły żadnego tego. Więc się za specjalnie nie nastawiam na to, żeby coś tam faktycznie poszło, nie? Ale... No irytujące to jest trochę, kiedy właśnie... Bot ma prostą drogę na przykład i... A dobra, to nie było to dla mnie. No patrzcie, jaki ma ładunek, nie? I ma iść tylko po prostej drodze do typa i zostawić ładunek? A jeszcze to uszkodzi. Jak można uszkodzić na prostej drodze ładunek? Jakby szedł po górach, po tych, tak różne... Okej, okay, jeszcze jakby i wtedy by mógł na przykład zgubić. Ale on idzie po kurwa prostej drodze. I on potrafi uszkodzić ładunek. W jakim sposób? To sam nawet jak jest jak jest taki, że się kolebie, to kurde po prostej drodze się nie wyjebam ja nierazu. Dobra, nie będę teraz przyjmował w sumie, bo jakbym przyjął, to musiałbym od razu lecieć do tego śmieciarza z tą dostawą, więc na razie sobie odpuścimy. No, ale w kolejnym materiale, myślę, zajmiemy się oboma tymi zleceniami, tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Death Stranding.
Naprawdę liczę, że w końcu uda mi się odblokować normalnie ciężarówkę od Bridges i nie będę musiał polegać tylko na tej od mułów, no ale zobaczymy. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!